pierwszy lądowanie na dachu. Jak co roku, w noc taką jak ta, miałem tą okazję cieszyć się świętami. Widok ludzi idących do swoich domów na rodzinny obiad napełniał me serce radością. Każdy z nich, na widok wcześniej obcej im osoby, w ten dzień witał się pozdrowieniami, słowami, które pokazują miłość i życzliwość ludzi tego miasta. Mowa tu o tym, co już mogliście usłyszeć, a jeśli nie, to będę pierwszym, który to powie. Wesołych świąt, drogie dzieci! Niech tegoroczna Wigilia zapadnie Wam w pamięć. Wspominajcie ją ciepło i serdecznie, jak ja jedną z tych magicznych nocy. Zapytacie, którą z nich dokładnie? Usiądźcie więc wygodnie, ja zaś opowiem Wam o małym chłopcu, który uratował święta i nauczył mnie, co jest najlepszym prezentem, jaki można otrzymać. Wszystko zaczęło się jak w każdą świąteczną noc. Rodziny wracały z zakupów, rybacy korzystali z ostatniej chwili, żeby złowić coś w miejskim jeziorze. Dzieci zaś, korzystając ze śniegu, rzucały się śnieżkami, lepiły bałwany czy budowały białe i wysokie forty. Wszystkiemu zaś przygrywała melodia dzwoneczków rozchodząca się w powietrzu, równie mocno co zapachy domowych wypieków. Wszyscy pogrążeni w świątecznej atmosferze i oczekiwani na pierwszą gwiazdkę nie wiedzieli, kto właśnie leci saniami tuż nad ich domami. 9 reniferów zaprzężonych do czerwonych sań, jak co roku pod sterami Mikołaja, zlatywały do naszego miasta. Sympatyczny starszy pan, jak co roku chciał wylądować na dachu galerii jeziorak. Jego zaprzęg, w którym tym razem nie znaleziono Rudolfa, nie potrafił poradzić sobie z mocnym, sypiącym śniegiem w okolicy. Mikołaj robił co z jego sił, żeby utrzymać sanie w torze lotu. Jednak przewodząca zaprzęgiem reniferka, nie widząc nic, starała się uniknąć zderzenia z ratuszem miasta. Spanikowała do tego stopnia, że pociągnęła saniami w dół z taką mocą, że wszyscy zaliczyli awaryjne lądowanie na dachu galerii. Mikołaj i jego pomocnicy zaliczyli uderzenie z takim hukiem, że można by tym obudzić połowę miasta. Na szczęście do uszu zwyczajnych ludzi jedynie co dochodziło to przerwanie melodii grających dzwoneczku. Zaś w chwili upadku rozległ się hałas podobny do bicia pościelnego dzwonu.